No witam, witam. Dzisiaj taka krótka, można powiedzieć, rozkminka o ambicji, bo to jest chyba ten drive nasz, jeden taki, jeżeli chodzi o tak zwanego człowieka, to jest chyba taki drive, jeden z głównych motorów naszego działania. I wydaje mi się, że no, jak ze wszystkim, to ma ze sobą związane duże blaski, rozbłyski, ale ma też ogromny cień. I wydaje mi się, że w tym konkretnym kontekście, o którym chcę mówić, to głównie się zajmiemy oczywiście cieniem, bo jest widoczny coraz bardziej. Myślę, że na przykład na tej arenie międzynarodowej geopolityki to po prostu to jest coś, co niszczy w dużym stopniu ten świat, niszczy naszą wolność, niszczy dobrobyt z jednej strony, tak, na tej arenie politycznej, że tak powiem, tych ambitnych ludzi służących mózgogłowiu. A z drugiej strony na twórczej arenie, myślę, że to jest dość zdrowe, czy naukowej. Dużo rzeczy się rozwija, w wielu rzeczach jesteśmy lepsi i oczywiście z pożytkiem też dla nas, tak? Więc ta ambicja jest taka ambiwalentna, można powiedzieć, tak, że nie można jednoznacznie określić. Ale tutaj w tym kontekście, o którym chcę mówić, to jest to ewidentnie siła destrukcyjna. I myślę, że cała jej destrukcja głównie polega na tym, że no jest cały ten system, tak zwane, jest oparte na takiej ambicji, na współzawodnictwie, na konkurencji, na niszczeniu konkurencji, bo to jest dość istotne, mi się wydaje, tak, na takim egotripie klasycznym, tak, więc wydaje mi się, że skutki tego egotripu dla osób, które są jakoś w miarę ogarnięte i orientują się w tym, co się dzieje, są dość dramatyczne, tak, i nic z tej ambicji dobrego nie wynika. I wydaje mi się, że tutaj kwestia, jak zawsze, jest spojrzenia na siebie i wydaje mi się, że tą zdrową ambicją to jest taka ambicja bycia lepszym od samego siebie, tak? Czyli lepszą wersją samego siebie. I wydaje mi się, że to jest dość zdrowa rzecz. Przede wszystkim nie wciąga, nie ocenia innych istot. Jest droga w pewnym sensie rozwoju. Dużo zdrowsza i bardziej wydajna. No ale oczywiście tak nie jest. W większości przypadków ludzie cały czas są w tym zakażeni tym. Mózg w głowie cały czas triumfuje. No teraz obecnie w dość taki radykalny sposób radykalizuje się. Bo wydaje mi się, że tutaj cały, można powiedzieć, problem polega na tym czymś, co jest w nas. Ten głos, tak, zofu, tak zwany, który cały czas ocenia rzeczywistość i ocenia nas samych w kontekście tej rzeczywistości, w kontekście innych ludzi. No i ostatecznie po prostu to jest rodzaj, moim zdaniem, jakiejś choroby, zaburzenia. Ten umysł jest zaburzony, nawet nie widzi, jak to jest destruktywne dla niego samego i dla świata wokół. I wydaje mi się, że kiedy się wybudzimy z tego, to po prostu widzimy, że jest to droga, jak gdyby donikąd, po prostu nie prowadzi to w żadną dobrą stronę, wręcz przeciwnie. I w pewnym sensie oczywiście ta ambicja nas nakręca, daje nam taki właśnie drive, tylko że ten drive w swojej takiej formie, tej takiej najmniej pozytywnej, no jest jak walec, po prostu jedzie po wszystkim i jest tylko on, tylko ja się liczę, tylko to królestwo ja, mnie, moje, staje się coraz bardziej ekspansywne i zaczyna pożerać wszystko na swojej drodze, trawić i w pewnym sensie nawozić tym, co strawi, po prostu swoje tak zwane pastwisko, tak, na którym się pasie, w takim poczuciu pychy. Wydaje mi się, że tutaj to jest kwestia jest po prostu dumy, takiego tego czynnika w tym ludzkim ego, które uważa, że jest najmądrzejsze. To w ogóle jest taki syndrom teraz wszechobecny. Każdemu z nas się wydaje, że po prostu wiemy nie wiadomo ile i jesteśmy nie wiadomo jacy fantastyczni, przynajmniej takie chcemy stwarzać pozory, ponieważ tak naprawdę gdzieś tam mocno wątpimy w siebie, tak? I mocno siebie sabotujemy, tak? Jest w ogóle w nas taka dychotomia, że tak powiem. Z jednej strony próbujemy się zaprezentować jak najlepiej, a z drugiej strony po prostu cały czas sami siebie bojkotujemy. Jak gdyby próbujemy przekonać, że wierzymy w siebie, a z drugiej strony tak naprawdę nie wierzymy. Jest to schizofreniczna sytuacja i myślę, że jest wynikiem też po prostu klatki, w jakiej żyjemy, tak? Czyli tej struktury, którą stworzyliśmy, która zaczyna nas coraz bardziej dominować. Tak, bo ja tu mówię o trzech rzeczach głównie, czyli mówię o po prostu programie natury, czyli taki determinizm biologiczny. To jest jeden z elementów, tak? Dobór naturalny, tak? Ewolucja poprzez dobór naturalny, też taki walec, który jedzie po prostu nie wiadomo dokąd,
takie trochę jest to ślepe, jakby się przyjrzeć uczciwie. I tak naprawdę tylko chodzi o powielanie tego materiału i przekazywanie dalej, ale gdzie to, dokąd to zmierza, to tych pytań nie ma tak zazwyczaj, bo jesteśmy po prostu zbyt zajęci jak gdyby tym, żeby sobie zadawać te pytania. Ale ostatecznie, jeżeli sobie ich nie zadajemy, to po prostu kończymy w takim miejscu jak teraz, tak? Jest coraz więcej bezsensu i zagubienia, desperacji, tych wszystkich rzeczy, tak? Których udajemy oczywiście, że nie ma. No jest program kultury, tak? Czyli po prostu udomawiania nas. W sensie sami się udomawiamy, stwarzając po prostu abstrakcyjne systemy wierzeń. Czy to jakieś religie, czy to jakieś punkty odniesienia, w sensie określenia samych siebie, nadania znaczenia, stworzenia tych nieskończonych iluzji po prostu na swój temat, takich fantazji, narracji, żeby jakby znaczyć w swoich oczach więcej niż tak naprawdę je znaczymy. I to jest kolejna rzecz i ostatecznie mamy ten program aparatury, czyli to, w czym teraz jesteśmy coraz bardziej, czyli po prostu kiedy to, co stworzyliśmy, zaczyna nas dominować i to my musimy się temu podporządkować, tak? Stworzyliśmy klatkę, która w pewnym sensie decyduje już za nas o tym, w jaki sposób żyjemy, kim jesteśmy. I tylko na tej podstawie potrafimy się już określać, ponieważ brakuje nam chyba po prostu czegoś, co tej tajemnicy, tak? O której ciągle mówię. Bo to jest coś, to jest takie pierwotne zadziwienie życiem, światem. Ma to w sobie oczywiście ten element magii, czegoś, co jest nieodgadnione, ale po prostu próbujemy to wygasić, udawać, że tego nie ma i nasz pragmatyzm po prostu zmusza nas do tego, aby być takim matematycznym wzorem przewidywalnym. I to nam oczywiście pomaga, ponieważ taka rzeczywistość jest schematem, jest maszyną i coraz bardziej uczymy się, jak w tym funkcjonować, ponieważ nasza świadomość staje się właśnie czymś takim. I tutaj do tej rozkminki trochę pobudziła mnie historia z gastro, ponieważ to w pewnym sensie jest mój świat. I właśnie ta historia, która jest teraz gdzieś tam na topie, a propos kolejnej jakiejś tam sloganowej knajpy, sieci knajp i tych wszystkich gadek, tych obietnic, sloganów, a propos tego, jak po prostu nie jesteśmy świetni, jak nie jesteśmy ekologiczni, jak nie jesteśmy przyjaźni, jak to nie ratujemy po prostu świata. I tak naprawdę to są oczywiście slogany, bo niestety żyjemy w świecie, który jest głównie zbudowany z takiego kłamstwa, takiego PR-u, marketingu, tak? To są balony pompowane przez wyobrażenia, przez deklaracje bez pokrycia. No i tak tutaj z jednej strony wszystko dla zwierząt, dla miłości, dla współczucia, z drugiej strony traktujemy ludzi jak śmieci. No nawet już nie chce mi się trochę o tym mówić, bo to jest po prostu rzecz, która akurat w gastro to jest takim po prostu, to ciągle jest tak samo, tak? Ciągle te rzeczy, które są związane z naszym podstawowym przetrwaniem, najważniejsze rzeczy w zasadzie, ten taki basic, jest w głębokim poważaniu, że tak powiem, tak? Czy to się tyczy ludzi, którzy wywożą śmieci, czy nam gotują, sprzątają, tak? I to jest właśnie bezpośrednio związane z takim odrealnieniem, z taką nieprzytomnością a propos sytuacji, w jakiej tak realnie jesteśmy. Jest to ciągłe przebywanie w świecie urojonym, wymyślonym, ponieważ ten świat realnie nas zdominował, tak? Czyli mało jest przytomności, a za to jest taki głęboki sen, śnienie o czymś, czego realnie nie ma, tak? A wydaje mi się, że takim już apogeum tego to jest oczywiście zasymulowanie tego wszystkiego, tak? Z drugiej strony mamy do czynienia z takimi problemami tak zwanego pierwszego świata, czyli zapominamy najczęściej o tym, że jesteśmy wysoce uprzywilejowani generalnie, wysoko notowani w tej klasyfikacji generalnej świata. Żyjemy w stosunkowo wygodnych klatkach, które są coraz bardziej zautomatyzowane, nie musimy się już w zasadzie wysilać, tak? A oczywiście to powoduje, że jesteśmy coraz bardziej neurotyczni, zafiksowani na sobie, egotyczni po prostu. Więc myślę, że ten case tutaj to jest taki po prostu klasyk tej rzeczywistości, tak? Tego, że mówimy jedno, robimy drugie, myślimy trzecie i ten swój chaos próbujemy po prostu zamaskować, ten swój brak konsekwencji i tak dalej. Ja wcale nie jestem inny, nie czuję się absolutnie lepszy. Ale a propos tej właśnie tego drive'u, ambicji, tak? Bo to w gastro króluje, tak? W takim profesjonalnym wydaniu tych wszystkich szefów kuchni, całego tego po prostu szaleństwa, tak? Że ludzie po prostu mają takie ambicje, żeby z czegoś, co w zasadzie jest po prostu taką pierwotną potrzebę, zrobić, nie wiem co, dzieło sztuki, po prostu budować na tym
swoje poczucie siebie, tak? Wielu z tych ludzi, którzy tam, nie wiem, te gwiazdki Michelin czy coś, to po prostu kończą w jakiejś kompletnej desperacji, depresji. Wielu jest samobójców związanych z ambicją i ostatecznie też zapominamy, wydaje mi się, o tym, że czego byśmy nie zrobili, to koniec końców musimy się zmierzyć z rozpadem tego, ponieważ nie można cały czas być na tak zwanym topie, zasysać tą uwagę, ponieważ ona w pewnym momencie po prostu zawsze musi się skończyć, tak? Ponieważ ludzi z ambicjami jest nieskończona ilość i wciąż każdy walczy o to, żeby być w tym centrum uwagi, tak? No internet jest doskonałym przykładem. Myślę, że to jest trochę takie never ending story, nigdy się nie kończy po prostu. I pytanie oczywiście, no, kiedy człowiek się z tego budzi i w którym momencie, tak? Bo można się obudzić z tego w takim momencie, który no, jest hardkorowy, czyli po prostu śnić zbyt długo, fantazjować zbyt długo na swój temat. Na myśl mi przychodzi film, który zresztą polecam, jak ktoś nie widział, bo to jest dokładnie film o tym i jest to hardkorowy film, który wypacza, w zasadzie pokazuje takie wypaczenie, kompletną degenerację po prostu czegoś, co jest w moim odczuciu tą tajemnicą, tak? Czyli twórczość, kreatywność, to jest coś, ten pierwiastek w nas, który moim zdaniem jest no, jednym z nielicznych rzeczy, które może nam pomóc w tym, żebyśmy się kompletnie nie zautomatyzowali i dlatego ta wyobraźnia, ta twórczość po prostu cały czas jest naszym ratunkiem w pewnym sensie. Jak ktoś nie widział tego filmu, to polecam go zobaczyć, ponieważ to jest ewidentne studium na ten temat. Tego po prostu, jak człowiek, to mózg w głowie, ten ego trip potrafi wypaczyć najpiękniejsze rzeczy i stworzyć z tego jakiś koszmar. Więc to jest film ciężki, w pewnym sensie jest to studium właśnie takiego umysłu, który jest kompletnie zakażony, chory, w zasadzie dwóch umysłów, w formie tak zwanego mistrza i tak zwanego ucznia, którzy mają ten sam drive, żeby być najlepszymi na świecie. Więc oczywiście to jest fajne, bo myślę, że można się spełnić też w tym, tak? W tym poczuciu, ale pytanie jakby, jakie są konsekwencje tego, tak? I ostatecznie, czy nie budzimy się na jakimś pobojowisku, tak? Gdzie mamy pod sobą po prostu trupy, bo ta nasza ambicja po prostu stała się jakaś ślepa i nieprzytomna. I to jest też case oczywiście tej sytuacji geopolitycznej w tej chwili, bo to jest kwestia oczywiście ambicji, przywoływania, takie przypominaniu sobie o swojej urojonej wielkości. To jest case oczywiście człowieka w jego konfrontacji z naturą, w jego dominacji nad tą naturą, próbie dominacji tej natury, co oczywiście skończy się tragicznie, ponieważ mam wrażenie, gdzieś takie przeczucie intuicyjne tylko, że to już nie pierwszy raz jest grane w tym wymiarze. Ostatecznie zawsze po prostu musimy po raz kolejny odbębniać, siedzieć w oślej ławce po prostu z tą samą lekcją. No i wydaje mi się, że właśnie ten determinizm jest jakby zakodowany, ten program jest wpisany jakby na każdym poziomie, czy to zarówno natury, kultury, czy aparatury. To jest taki jeden z głównych drive'ów tego, tak? Czyli po prostu to, żeby zdominować innych, bo to cały czas powtarzam o tej takiej Trinity, trójcy po prostu, czyli o programie, o zapętleniu eksploatacji. I w momencie, kiedy tym programem jest właśnie ambicja i ona się zapętla i staje się takim dominującym paradygmatem, bo w pewnym sensie po prostu jest to wtłaczane w nasze głowy, serca, w systemie edukacji, w systemie życia, w którym się tutaj rodzimy i widzimy to dookoła, tak, że to jest jakby ciągła rywalizacja, ciągła próba zdominowania innego człowieka, natury. Na tym polega po prostu większość naszych zajęć, niestety. Tak, tego się uczymy w szkołach, jesteśmy oceniani, jesteśmy porównywani i tak naprawdę próbujemy się dopasować, dostosować do jakichś szablonów wymyślonych, koncepcji, do takiego po prostu zmyślonego świata, do zmyślonej rzeczywistości i ostatecznie po prostu w ogóle nie wiemy, kim jesteśmy przez całe życie. Jesteśmy tylko rolą, którą odgrywamy i budzimy się przerażeni po prostu pod koniec życia, bo kompletnie nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy i taki jest finał tego, tak zwany, tak? Ale jest, myślę, mi się wydaje, że tutaj jest cały czas obecna inna droga, tylko ona wymaga po prostu tego, żeby przestać już patrzeć na innych i odwrócić tą uwagę swoją, przekierować ją właśnie na to, żeby być bardziej samoświadomym, bardziej w sobie, obserwować swoje schematy, swoje programy po prostu i
ostatecznie po prostu próbować, no, jakby deprogramować samych siebie, tak, wychodzić z tego. Bo wydaje mi się, że stawka jest wysoka, tak, bo ostatecznie możemy dojść do punktu, gdzie po prostu będziemy naprawdę zadowoleni ze swojej drogi i będzie to tylko nasza droga, nie będzie to bieg przez przeszkody i próba wyprzedzania innych, tylko to będzie kompletnie nowa ścieżka, po której nikt nie musi iść, tak? Nikt nie musi tego naśladować i wydaje mi się, że ten twórczy element w nas jest to właśnie ten złoty graal, który warto szukać, warto ruszyć w taką podróż, żeby to odnaleźć, żeby wyjść z tego programu rywalizacji, porównywania się, ponieważ z tym wiąże się po prostu najzwyczajniej w świecie tak zwany spokój ducha, tak? Czyli to, że jesteśmy zadowoleni z tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co robimy. I oczywiście możemy zostać docenieni za to i to jest fajne, ale nie musi to nas zdominować, tak? Czyli po prostu nie musimy pójść w taką właśnie ambicję, próżność, dumę i w cudzysłowie triumfować, tak? Ponieważ taki triumf jest tak naprawdę ostatecznie cierpieniem, którego doświadczymy. Ponieważ taki pokarm nie może nas nakarmić, tak? To jest pokarm, który odżywia w bardzo taki krótkotrwały sposób i cały czas jesteśmy głodni. Więc wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku po prostu rzeczą kluczową jest zmiana tego sposobu myślenia, wyjścia z tego, bo to powoduje, że jesteśmy zależni od oceny innych, od porównywania się do nich i możemy w ten sposób być też manipulowani, tak? Ponieważ wydaje mi się, że na tym polega tak zwana siła systemu, tak? Że po prostu jesteśmy podzieleni i rządzeni i podzieleni też ambicją. To jest case też tych wszystkich amerykańskich snów i tych wszystkich obietnic. No taki szczurzy kołowrotek, można powiedzieć, tak, więc oczywiście pytanie jest, czy chcemy brać w tym udział, bo ostatecznie wybór należy do nas i możemy kompletnie wyjść z tego i stworzyć swoją własną rzeczywistość, taką zwaną strefę, tymczasową strefę autonomiczną, jak pisał Hacking Bay. I cóż, i tego nam życzę, kochani. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć i czołem.